Szczęść Boże, coś Wam powiem. W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z osobą pełną kontrastów, czyli ze świętym Janem Chrzcicielem. Jest on człowiekiem ciszy i pustyni, a jego wołanie porusza masy ludzi. Żyje skromnie, bez wygód, a jest bogaty w moc Ducha Świętego. Nie rusza się z miejsca, a jednak ciągle jest w drodze przed Panem, któremu szykuje miejsce. Już przy narodzinach pytano, kimże będzie to dziecię, bo moment nadania imienia wprawił wielu w osłupienie. Matka, kobieta decyduje, jakie imię będzie miał jej syn. Ale że to kobieta, więc może się nie znać, tak uważano. Zatem próbowano zapytać ojca, który był niemy. A gdy wyraził swoje zdanie potwierdzające słowa Elżbiety, powstało zamieszanie, bo nikt takiego imienia w rodzinie nie nosił, a jej ojciec odzyskał mowę. Bo głos jest tu ważny. Święty Augustyn o Janie pisał: ja jestem głosem wołającym na pustyni. Jan był głosem, lecz Pan był słowem, które istniało od zawsze. Jan był głosem przemijającym, Chrystus odwiecznym słowem. Samo imię Jan oznacza Bóg jest łaskawy. Jan jest jedynym z proroków, który widział Mesjasza. To on miał przygotować lud Boży na jego przyjęcie. Sam Jezus powiedział, że od Jana nie ma większych proroków. Mimo takich zasług, Jan ani odrobinę nie szedł w kierunku zbierania pochwał. Nie był człowiekiem kompromisu. Nie szedł na układ, że jakoś się dogadamy, jakoś to będzie. Bóg w łonie matki uwolnił go od grzechu, ale nie uwolnił od śmierci. Ten strach, który padł na mieszkańców okolicznej krainy, to nie był strach, który paraliżuje. To było raczej pójście w kierunku zamyślenia się czy rozważania o tym wszystkim, co się wydarzyło. Oby każdy z nas tak reagował na Boże znaki i słowa, by brał sobie to wszystko do serca. Oby każdy z nas zobaczył tę Bożą rękę nad sobą i pod tym parasolem rósł i wzmacniał się duchem. Jakież piękne byłoby życie. Gdyby to jednak był strach, bo dzieją się niezwykłe rzeczy, a ludzie nie wiedzą, jak na to zareagować, to byłby dramat. Strach jest najgorszym doradcą. Nie pozwala widzieć rzeczywistości, ale wszystko zaciemnia i wprowadza nasze widzenie ciemne kolory. Strach zamyka na działanie dobrego ducha i blokuje nasze inicjatywy. Zamykamy się, a powinniśmy się właśnie otwierać, rozwijać, jak pąki kwiatów o tej porze roku. Wiele z naszych działań niestety podyktowane jest tym, że inni tak postępują. Prawdę mówiąc, to każdy z nas jest inny. Nie ma dwóch takich samych ludzi. Dlatego też nasze działania powinny być różnorodne. Głos każdego z nas, jak tu jesteśmy, powinien innymi słowami mówić o tym samym. Bo ucho, które wyłapuje nasz głos, na różne słowa reaguje. Nad Janem była ręka Pańska. Ona była nad Salomonem, Gedeonem, Dawidem. Jest też nad nami, o ile uznamy, że chcemy się jej poddać. Jedyne ryzyko, jakie ponosimy w tym starciu z Bogiem, to jest pójście tam, gdzie nawet sobie nie wyobrażamy. I podjęcie się zadań, o których nawet nie myśleliśmy, że możemy je podjąć. Poza tym wszystko jest łaską. Jeśli ręka Pańska jest z nami, jesteśmy zdolni do wszystkiego, do wielkich rzeczy. Nie ma co iść na skrót. Życie stawia nam wyzwania, to nie bądźmy dłużni i stawiajmy opór. Jak powiedział papież Franciszek, jak wiele osób płaci wysoką cenę za kompromis dla prawdy, jak wielu prawych ludzi woli iść pod prąd, aby nie zagłuszyć głosu sumienia, głosu prawdy. Z Panem Bogiem.